O, jesteście tu. To ja, Anna Zielarka. Leczę ludzi ziołami. Czy jest ktoś w potrzebie? W miejscu, gdzie olsze szeroką kępą oblegają zatoczkę jeziora i gdzie wąski strumień węgorzowymi ruchami wciska się w nią, kiedyś stała chata. Dziś do domu Anny nie prowadzi żadna ścieżka. Nie ma też domu, ani nawet śladu po kamiennym progu. Jest tylko piaszczysty, śródleśny dukt między kutami, przerwankami a przytułami. Odległa kępa, drzewa i leniwa struga, miejsce wiosennego tarła szczupaków. Annę znali wszyscy okoliczni mieszkańcy. Przyjeżdżali do niej nawet z odległych kruklanek. Przysyłała też po nią można pani z Gansensteinu, bo jej jedyny syn był ciągle blady, chorujący i dziwnie niemrawy. W nim życia tyle, ile wody w kropelce, mawiała. Ratuj, Anno! I Anna ratowała. Suszone zioła zalewała źródlaną wodą wprost z krynicy w przerwankach. Moczyła chude nożyny chłopca, nacierała białe ciałko chłopca krwisto-czerwonym sokiem jagód. Wlewała mu w usta płyn o zapachu łąki i smaku trzmielowego miodu. Pęczki macierzanki i kurdybanu wkładała pod puchowe poduszki i z trwogą wpatrywała się w jasne oczy chłopczyny. Anna po wielu dniach czuwania oznajmiła pani, że po długim śnie syn jej zbudzi się zdrowy. Zanim oszołomiona szczęściem pani rozejrzała się, Anny już nie było. Annie zdrowie zawdzięczał również stary Andruch z Żabinki, którego ciało pokryte ropiącymi ranami zbierało. Strupy odpadły i znów, jak kiedyś, mógł sprawnie wywijać cepem. A Jankowska, której od lat świstało w piersi i marniała w oczach, po Aninych ziołach i okładach z igliwa, poczuła taką lekkość, że na wszystkich mszach, jak dawniej, śpiewała najgłośniej. I ponownie stała pierwsza przy żniwach. Mówiła, że to sierp taki sprawny, a nie ona, ale ludzie wiedzieli swoje. Tylko pan z przytu wrogo spoglądał na poczynania zielarki. Do niego bowiem należały wszystkie dookoła lasy, łąki, pola. Nawet chata Anny była jego. I Anna też. Ciemnota, zabobon, czarownica, mawiał. Czas tym skończyć, krzyczał. Wstyd przynosi, medykus królewca rwie włosy na głowie, że u nas, że u mnie, poprawił, na naszej ziemi, w moim majątku, uzupełnił, czarownice uprawiają swoją magię. Ruszyli wiernie parobcy z ekonomem na czele. Sprawnymi rękoma poczęli zrywać umocowane do belek sufitu miotełki ziół, wylewać jagodowe soki, wysypywać z woreczków różne nasionka, kruszyć wiotkie, suszone gałązki. Milcząc, źli na siebie, pana i Annę za tę niegodną parobków robotę, wdeptywali w glinianą polepę cały dobytek zielarki. Tak podeptali jej nieprzespane noce i poranki, jej zziębnięte nogi, którymi przemierzała płacie łąk w poszukiwaniu ziela, jej podrapane dłonie, mocujące się ścierniami ozdrowieńczych krzewów. W jednej chwili runęła cała wielka mądrość Anny, przekazana jej przez matkę, babkę, prababkę. Ufność do ludzi wdeptał w polepę sam ekonom, zawzięcie rozcierając drewnianym chodakiem ostatnią miotełkę suszonego rumianku. A ty czarami zajmować się już nie będziesz, celił słowa, i po pańskich łąkach też łazić nie będziesz. Ciemnota, powtarzał zasłyszane słowa pana. Strącasz rosę z traw, uzupełniał parobek. Zacierasz tropy zwierzyny, na którą pan poluje, krzyczał. Mijały miesiące. Do zaryglowanych drzwi chaty Anny zbliżali się jeszcze ci, którzy nie potrafili uwierzyć, że jej ciepła ręka nie ma prawa spocząć na obolałym miejscu chorego. Tymczasem po okolicy rozeszła się wieść, że pan na przytułach zaniemógł. Karety i wozy często pędziły w stronę Lecu, Węgoborka, Królewca. Przywożono sławnych lekarzy i profesorów. Po mrocznych pokojach dworu, w przytułach, krążyli uczeni, stawiali diagnozy, aby w końcu bezradnie rozłożyć ręce. Wobec choroby pana uznali swoją bezsilność. Ktoś z bliskich przypomniał Annę.
Sprowadźcie ją do mnie, cichym szeptem prosił pan. Powiedzcie, że dam jej pół majątku, tylko niech ratuje. Dam jej jeszcze... Weszła Anna, stanęła u wezgłowia. Jasna iskierka nadziei zamigotała w oczach pana. Anno, ratuj. Panie, twoich łąk już od dawna nie kala moja noga. Twojej rosy na trawie nie strąca kraj mojej odzieży. Smak owoców z twoich leśnych krzewów zna tylko zwierzyna, a zapach ziół nęci jeno motyle. Prawo do nich odebrałeś mi, panie, tak jak moc uzdrawiania. A twoi ludzie zniszczyli to, co najcenniejsze, wiarę, że pomoc bliźniemu może nieść każdy wedle swoich umiejętności, byle tylko chciał dostrzec potrzebujących. Nie zbliżam się do twego łoża, panie, bo nie mam niczego, co przyniosłoby ci ulgę. Nawet dłoń moja jest chłodna. Pan umierał. Zebrani wokół usłyszeli z ust konającego ciche słowa testamentu. Annie Zielarce zlecam korzystanie ze wszystkich życiodajnych roślin na całym obszarze majątku, a do ciebie, Boże, kieruję ostatnią prośbę. Rozkaż jasnym robakom świętojańskim, aby w ciemne noce rozświetlały leśne ścieżki i wskazywały Annie drogocenne zioła. Dziś daremnie szukać śladów stóp Anny na piasku leśnych dróg, tak jak śladów jej chaty. Ale Anna tu pozostała. Spotkać ją można na śródleśnych łąkach przy szlaku prowadzącym do przerwanki i przytuł, tam, gdzie opary trzymają się do wzejścia słonka, a nawet dłużej. Jej sylwetkę rozpoznać nietrudno, zgięta ze schyloną nisko głową, wypatruje znanych jej ziół. Wędrujący tędy ludzie utrzymują, że to po prostu gęsta mgła. Nic bardziej błędnego.